Wszyscy jesteśmy jak my, czy super gość. Absolutnie. To trzeba mieć pewnie niezłą kondycję do tego. No, dobra, pierwsze co mi przyszło na myśl to to, że brzmieliście lepiej niż gdybyście mieli całą perkusję. Naprawdę. Jest i ekstra. Ile kosztuje takie wiadro, na którym gracie? O, są bezcenne te wiadro. Czyli mogłabym sobie wziąć takie wiadro od mopa i też na nim tak grać? Nie. Nie? Nie? Nie. Musimy się do was zgłosić, powiedzieć chłopaki, my chcemy grać tak jak wy i wtedy wy nam odpalicie takie fajne wiadro. No i myślę, że tak po 10 latach już będziecie na tym samym poziomie. A to pałeczki? To są pałeczki, pałeczki do... Tak, no, tak. I normalne, do perkusji? Do normalne perkusyjne pałeczki, proszę. Potwierdzam. No. Miejsce, w które uderzysz, to jest, zależy jaki będzie dźwięk? Tak. To zależy, tak, no dokładnie, zobacz, na przykład jest odchylone, ja sobie to wiaderko odchylam tutaj nogą, widzisz, patrz. Tak samo mogę uderzyć też również o obręcz, jak i o środek, czyli... Słyszysz? Aha, jest różnica. Tak samo jest krawędź. I też brzmi inaczej. Takie to skąd w sumie pomysł na wiadra? A wiesz co? Powiem ci, że ten pomysł się wziął właśnie... Słuchajcie, w takiej sytuacji byłem, że pojechałem na przykład na kolonie. I wiadomo, jak na koloniach wszyscy zjedzą obiad i jest drzemeczka, prawda? Jakaś siesta. A mnie to w ogóle nie interesowało i musiałem jakąś tę moją energię spożytkować. I mój kolega podsunął mi pomysł, przyniósł mi miseczkę, w której zrobiłem płatki śniadanie i mówił, że na tym zagrasz. Ja mówię, nie, Olek, słuchaj, idziemy do tych, do kucharek i tam po prostu zorganizujemy jakieś wiadra. I zorganizowałem takie wiaderka właśnie mniej więcej takiej wielkości. I miałem parę tak tych wiader, czyli grałem praktycznie jeden patent w kółko. Ale potem zaczęło się tak rozwijać, że potem gdzieś na jakimś zapleczu jakiejś kuchni, właśnie jak szliśmy z Alekiem nad morzem, znalazłem tego typu wiadro. Znalazłem. Okazało się, że... To będzie to. Aha. No jak już to było to, tak jesteśmy już z tym do dziś. Na początku jeździliśmy w ogóle z takimi wiaderkami, wiesz, tam, że braliśmy z budowy od kogoś, no, czy coś tam, ale to jest słuchajcie bez sensu, bo te wiadra na przykład na tynk, to są super ekstra wytrzymałe, to wcale nie są super ekstra wytrzymałe. Tak, było i właśnie są super ekstra brudne. Sprawdziliście. Było jedno uderzenie, wyobraźcie sobie cały ten tynk, który był tutaj w środku, wszystko wypadało, prawda? Tak więc jak kończyliśmy grany, ludzie wszyscy, brawo panowie, a my tak, dziękuję, proszę się posunąć, bo musimy tutaj pozamiatać. A znajomi też na urodziny wam kupują wiadra? Nie. Nie? Nie. Nie. Ja, pod choinkę, Mikołaj, tym się zajmujemy sami. Jak już nie ma wystarczającej ilości siedzeń w domu, to zawsze można kogoś uzbroić w wiaderka na przykład, tak wy sobie siedzicie. Ale są też praktyczne, nie? Tak, oczywiście. Ja na przykład w domu, słuchajcie, używam tego jako kosz na śmieci. Robiliśmy w tym pranie również. A jesteście w stanie nas czegoś nauczyć teraz? Tak na szybko? Jakichś kilku rytmów? No jakichś myślę, prostych? To zależy już ten, nie? Jak dobrze będzie wam szło, ale... Idealnie będzie. Ale spróbować może. No to proszę, zademonstruj. Jestem. Proszę, pałeczki. Mam. Tak. Masz pałeczki? Tak, i jak mam je trzymać jakoś tak, specjalnie? Tak naturalnie po prostu. Okej, to trzymam. Mniej więcej, możesz troszeczkę sobie zabrać dalej. W sensie, o, tak żebyś tak. Ten, no. Okej. Okay. No i zaczniemy po prostu od krawędzi. Nie. No czekaj, musisz jeszcze złapać wiadro między nogi. A, no to dobra, przepraszam, faktycznie. No to jest ważne, żebyś mogła radę podnieść. No widzisz. I patrz, jak podniesiesz, to uderzasz w środek wiadra, tak? No, i teraz tak. Od prawej. Dwa razy.
Jeszcze jest jeden element, trzeci. To, że nie wiadro zamknięte. I kiedy to jest? Tak, 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 na film, tak? Potem tak? Tak, 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 tak. Dokładnie tak grałaś. Dobra. Nie?